Dzień dobry, witajcie. Ja się nazywam Maciek Zawada, a w tej serii będę się dzielił moimi przemyśleniami na temat świata i wiele innych. Także bez względnego przedłużania zaczynajmy. A tematem dzisiaj będą uszy. Także właśnie uszy tutaj. Nie wiem, czy Państwo mogą zobaczyć moje, ponieważ mam całkiem długie włosy, ale postaram się, żeby było je widać. No więc właśnie uszy. Uszy dla mnie są szczerze bardzo dziwne. Nie rozumiem uszów. No bo na przykład, jak ja teraz właśnie mówię do Państwa, prawda, to ja wysyłam jakiś impuls z mojego mózgu do nerwów, żeby na przykład ruszały się moje ręce, jak mówię, albo moje usta, moje oczy, moje powieki, prawda, mój język, moje nogi teraz, moje całe ciało się rusza. Ja nawet jakoś nad tym, jakoś tak bardzo o tym nie myślę, prawda, to się dzieje praktycznie podświadomie. Ale uszy? I nie, drodzy Państwo, uszami normalny człowiek, normalny człowiek taki jak ja, my nie potrafimy ruszać uszami. Nagle są takie i ja mogę cały dzień próbować, ale te małe dranie nie drgną. Co jest dziwne, bo na przykład, no powiedzmy takie uszy królika. Królik potrafi ruszać właśnie uszami. Na przykład, jeśli jest spokojny, prawda, leży sobie, rozmyśla, opala się, to jego uszy będą spokojnie leciały sobie tutaj. Ale kiedy coś słyszy, to nagle staną i będzie nasłuchiwał, prawda? I tak to działa u królika i tak to powinno też działać u nas, u ludzi, ale nie. I też sam kształt właśnie uszów też jest dla mnie bardzo dziwny, bardzo brzydki w ogóle. No ja nie wiem, no co to jest, przepraszam, no jakieś takie... Jakieś takie coszki nam po prostu rosną z głowy. No przecież... No bo prawda jest taka, że żeby uszy działały, to niestety wystarczy nam tylko te takie małe dziurki tutaj. Tak. No to ja się pytam, po co w takim razie mamy tutaj jakieś takie, nie wiem, jakieś takie płatki, to się chyba nazywa formalnie, nie wiem, po prostu takie... No co to jest w ogóle? Jakieś takie te... Nie wiem, po prostu... No to wygląda jakby nasz Bóg, albo nasz... Nie wiem... Jakby po prostu kliknął w zły przycisk i nagle... I nagle coś takiego, no po prostu wyrosło. Jakieś takie cośki, no. Nie wiem, dlatego właśnie uszy dla mnie są po prostu dziwne i nigdy do końca myślę, że nie będę w stanie zrozumieć właśnie uszów. Ale właśnie sobie je trochę przygotowałem i tutaj zasiągnę do książki mojego dobrego kolegi po fachu, Arystotelesa, światowej klasy polskiego filozofa, proszę Państwa. I tutaj właśnie on napisał całą książkę na tym, na temat właśnie uszów naszych dzisiaj kochanych. Także tutaj sobie, a jeszcze przepraszam, okulary, bo no bo bez okularów to ja ślepy jestem. Tutaj tak, dobrze. Tak więc teraz będę czytał, bo muszę sobie znaleźć, dobrze. Ach, uszy. Ale te uszy dziwne są dla mnie. Takie, jakieś takie nijakie. Ale jednak szczytny cel mają. Ważne są dla ludzi, dla nas, ale dla mnie personalnie takie jakieś dziwne. Ale jak to mówią, są gusta oraz guściki. Piękne. Naprawdę tutaj, jak widzicie, mój kolega po fachu się zgadza. Kurde, Janek, no! Ty śmieciu, no!
Sorry, stary, przepraszam, zapomniałam o tym. Janek, bo ja to na... Piękne słowa właśnie tutaj mojego dobrego kolegi po fachu. Myślę, że pokazał, że w gruncie rzeczy mam rację i że się ze mną zgadza, że uszy, jako że są dziwne, no ale trzeba przyznać, że jednak są nam, ludziom, bardzo potrzebne. Ponieważ właśnie tylko dzięki nim my możemy słyszeć. Tak samo jak wy teraz, właśnie, drodzy Państwo, nie słyszycie, to tylko dzięki tym małym stworzonkom. No chyba, że akurat Państwo nie słyszycie, bo jesteście niesłyszący, no to wtedy nie, to wtedy mnie tylko widzicie dzięki swoim oczom kochanym, ale to jest już temat na inne przemyślenia, na inną historię. Nie zapędzajmy się może. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. A jak na razie myślę, że wszystko, co już trzeba było powiedzieć na ten temat, to zostało już powiedziane. Także nie będę Was już dłużej trzymał w tym świecie pełnym możliwości, radości i... Także widzimy się niedługo. Mm.